Może nie wiem, może się dowiem. Bo to, co znalazłem, to jest normalnie złoto, ale o tym to za chwilę się przekonacie, a ja się przekonam, czy zostawiłeś lajka, jeżeli... No dobra, czekajcie. Zapomniałem. Długo nie oglądałem Zebusia. Odcinka. Jak wiecie lub może i nie, Marcin Dubiel ma nową dziewczynę, tak? Już nie Lexi, już wszystkie shipy Lexi x Marcin poszły na dno, no bo Marcin Dubiel znalazł nową dziewczynę, która ma 16 lat, czy tam 17. Coś. Kurde, to jednak nie ja jestem. Jest taki sposób na krótkoterminowe cele, nazywasz chomika na przykład studia, jak umrzesz, zanim skończysz studia, przegrywasz. Ale kurwa, gościu, ale studia po prostu trwają określoną ilość czasu. To nie jest takie, to bardziej może mogę na przykład kupić chomika i nazwać go gruby. Pepok w sumie pochodowy. I jeżeli nie schudnę do czasu, aż on zginie, to wtedy jestem największą porażką życiu, ale to jest okropne. To jest okrutne, tak myśleć o chomiku, o zwierzęciu. Nie, ja jestem z wyrolem psychopatą, ale nie aż takim widzu. Jesteś poziom wyżej ode mnie. Nie wiem, czy ci pogratulować, czy współczuć, czy łokieto ci dać, czy zbanować po cichu. Kurwa, nie wiem, ale... Ostatnio moja jedna z ważniejszych dla mnie osób w życiu wystawiła mnie na rzecz grupki osób z klasy, która nawet go nie szanuje jako człowieka. Jest on osobą LGBT, chociaż ta grupa o tym nie wie, a ich opinii o LGBT można się domyślić Blood Trail. Najlepsze jest jego usprawiedliwienie tego, że randomowo zerwał kontakt, no tak wyszło. Przepraszam, no to czekaj. Ganomin, to jeżeli dobrze rozumiem, że byłeś kumplem, ziomeczkiem w klasie, ty wiesz, że ten kumpel albo kumpela jest osobą LGBT i on dostał się do grupy, gdzie oni nie szanują takich osób, gdzie nie tolerują takich osób i ciebie już ma w dupie, tak? Dobrze dla ciebie. Palić frajera. W sensie, za każdym razem, kiedy ciebie... Za każdym razem, kiedy ciebie w szkole lub w tym okresie nastoletnim wystawia taki pajac, to jest dla ciebie zajebiście dobrze. Bo zazwyczaj, kiedy w dorosłym życiu, już, kiedy już wiesz, samemu zarabiasz na siebie, kiedy samemu już pracujesz, kiedy ktoś ciebie tak wystawi, jeżeli ktoś ci w taki, że tak powiem, niedojrzały, gówniarski sposób skończy być twoim przyjacielem, to tak zazwyczaj dużo tracisz, bo jest ciężko znaleźć przyjaciół jako dorosłych, trochę ciężej znaleźć kontakty, trochę jest jakaś odpowiedzialność, zazwyczaj jest większe powiązanie, ale w czasach szkolnych, jak ktoś ci tak robi, to jest takie, wiesz, dodge the bullet, że dobra, kurwa, jebać go w sumie. Nie ma się czym przejmować. Jędruś, Ignario, dziękuję ślicznie. Jędruś za 6, a Ignario za 8 miesięcy. Jakiego, jakby kto pytał troszeczkę. Jest to na pewno lepsze niż poznanie dziewczyny, miała 13 lat jak kamerzysta. Ale biorąc pod uwagę, że kamerzysta stworzył Dubiela po... Fajna ręka, pokażesz jeszcze raz? Nie. Śmieszna sytuacja. No, ale miałem nie nagrywać o tym odcinka, no bo co ja mam kuźwa powiedzieć, że o, ma nową dziewczynę XD i pokazać wam zdjęcia, no nie, to... Tak. Tak. To jest to, no po co ja tutaj przyszedłem. No. Gościu 3 gifty wrzucił. Sprowokowałem go i dał te gifty, jak mu powiedziałem, żeby nie dało pojedyncze. Gościu, dziękuję ci za 6 giftów. Bogaczu, dziękuję tobie ślicznie, mecenasie. Było nudne, ale znalazłem artykuły na pudełku. Znalazłem artykuły, gdzie starsze osoby wypowiadają się na ten temat oraz pudelek też w ciekawy... O, to jest super, to jest super. Boomerzy wypowiadający się na temat związków Marcina Dubiela. Tego właśnie chciałem. Szumi Odrysiego wrzucił film, jak go okradli. Zobaczysz na streamku? Nie będę go okradać już bardziej. Okradli już go z jakichś rzeczy, to nie będę go jeszcze z kontentu okradał, spokojnie. W sposób zaprezentował nam ten temat i się po prostu z tego pośmiejemy i z Dubiela też przy okazji. Weźcie lewą stopą u nogi, zostawcie lajka, prawą stopą zostawcie subskrypcję. Jeżeli masz suba, to jesteś o wiele piękniejszy niż byłeś przed subem oczywiście. No i dobra, to zaczynamy. Marcina Dubiela, który do niedawna spotykał się z Lexi Chaplin, przyłapano na Sopockim Monciaku w towarzystwie tajemniczej kobiety. YouTube. Dziękuję za takie miłe słowa odnośnie mojego występu. W niedzielę zamierzam zniszczyć innych z planszy, ale jeszcze zobaczymy, także do zobaczenia i pozdro czat czerwone serce. A, Xalen, ja ciebie patrzyłem z donatów, ty jesteś, mam talent. Xalen, ty to rozjebałeś kompletnie.
Detoks, Ahlen, to kurde. Ale już na niedzielę już powiedziałem Lamie, że Lama, ograniczamy ilość osób śpiewających. Już mieliśmy przekozaków. Ja rozumiem, że będziemy mieli więcej przekozaków, ale jest limit, już nie można więcej. Inne talenty proszę, już inne talenty jury. Już nie jest zainteresowane śpiewaniem. Zatem się dobrze załapał, wystarczająco wcześniej. Zapytać do paparazzi, posyłając w ich stronę całusy. Urodzony celebryta zapytajnik. Nelka, dziękuję za 5 miesięcy. O kurde, już to zaraz nie jest tajemnicza kobieta, bo 3. Pokazywał ją medium, stagował lub ktoś tam, nie wiem, ale jest tutaj nagranie, o proszę bardzo. Kisa czy kisa, a ty czego się tak drzesz, ja się pytam. Czego ty się tak drzesz? Radek Paczuski. Nie drzyj się. Ale oczywiście na pudelku, jak jest, że... Ale important rzeczy, ja pierdolę. Kurwa mać. Ja naprawdę, ja nie wiem dlaczego, ale mam jakiś guilty pleasure w oglądanie tych kurwa głupot, super importat wiadomości ze świata i ten po prostu posiadania takiego, że tak powiem, zwarcia na zasadzie, czemu ktokolwiek w ogóle to reportuje, dlaczego kogokolwiek to obchodzi. Tajemnicza kobieta, to jest to pewnie ciekawsze, no bo w sumie to ona jest no-name'em, tak w rzeczywistości. Marcin Dubiel jest... Po co pisze w tytule Dramki Dubiel, Aferki, bogiem, jak na tym YouTube się kurwa nic nie dzieje? Jego fanem pozdro. Ale ja zawsze piszę Dramki Aferki, to jest już mem Dramki Aferki. Co tam fakiś? Cześć. Co masz dość? No. Tak. O nie. 6 osób, a kolejka do Żabki. Współczuję. A czy ogarnęłaś specjalne zadanie? Trochę piciu dla mnie, czy nie? A, czyli ty w ogóle nie byłaś w sklepie, olałaś na razie po 6 osobach. Myślałem, że ty czekałaś już w kolejce, już wróciłaś. A, przed Żabką 6 osób, 3 osoby w Żabce. No limit osób, no, przykro mi. Dobra. Czekaj. Nie, dziękuję. Ale... Co jest co innego, a w ogóle tego, Kaś 2 miesiące zasubskrybowała, udało się widzowie, kilka miesięcy nienawiści do Mandzia, później przyjaźni z Mandziem i teraz się skończyło tak, że subuje. Już mogę tą twitterową Julkę olać, nigdy jej nie pisać, nie odczytywać i tak dalej, ponieważ już subuje, już jest po naszej stronie, kurwa jak łatwo. Kontynuując fakiś, bo picie z puszki jest inne, co jest innego napić się picie z butelki, a picie z puszki. Ty wiesz o tym. Ty wiesz o tym, że picie z puszki, znak większości, potrójny znak większości, picie z butelki. Nie, bo nie, ale to nie ma metalowego smaku. Nie, taka jest spoko, odwal się. Woda, okej, czat! Mandzio pije wodę w szklance. Nie musisz krzyczeć, możesz sobie wziąć po prostu mikrofon i do niego powiedzieć. On pije wodę, ale jest, ale to musi być krzyczane. Jak można pić wodę w szklance po kawie? W sensie taka jeszcze zamulona kawa jest. W sensie taka zamulona kawa, boże, woda. Zdrowiam. Ale spójrz na tą wodę, no zobacz, no przecież chujka. Bo trochę pijaki. Ja pierdzielę dostało. Pół roku. Zajebista jest ta woda, nie znacie się. To jest tak jakby kawa, tylko z mniejszą ilością kawy. Smakuje jak zwykła woda, z posmakiem kawy lekki. O co ci chodzi? Ale to jak to? Ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. Stafit. Proszę się odjebać. Stafit, dziękuję za 5. Ale wam wszystkim na pierdolę zaraz na tym czacie. Gnysu, dzięki za 5 roku. Filip, dziękuję za 5 miesięcy. Kontynuujemy. Jest jedną z tych znanych osób, które nie mają na swoim koncie zbyt imponujących osiągnięć. Były członek Teamu X dał się poznać starszemu gronu ze sprawą kilku kompromitujących sytuacji. W repertuarze 24-latka znaleźć można m.in. publiczne wymiotowanie, challenge z prezerwatywą, czy śmieje się z młodocianych mieszkańców Afryki. No to jak już tutaj widać, ewidentnie Pudelek nie lubi Marcina Dubiela i to nie jest moje nielubienie Marcina Dubiela, że po prostu go nie szanuje i tyle i się śmieje z niego, tylko...
Witam, zaczipowałem się, nie widzę żadnych różnic. To dobrze, Stick. Kurwa, witam po normalnej stronie mocy. Czy coś mnie ominęło? Nie. Autentycznie go nie lubią, ale naprawdę Dubie miał publiczne wymiotowanie? Czy to chodzi po prostu miał o to, że wymiotował na wizji i to nagrał? Ja nawet tego filmu nie widziałem, ale dodam do swoich notatek. Zobacz, Marcin Dubiel zadrwił z afrykańskiego dziecka. Zobacz, stary skośny... Teraz posypuję głowę popiołem. Ci jak dają linka dla boomerów, że patrzcie tutaj, o, on to zrobił, pamiętajcie. W związku z ogromnymi zasięgami, internauci interesują się także życiem uczuciowym Marcina. Jakiś czas temu byliśmy świadkami uczucia, jakie zrodziło się między nimi. Ja pierdolę, jak dobrze, że nigdy, kurwa, w życiu nie będę na tyle relevant i nie będę na tyle jakkolwiek ważny, żeby kiedykolwiek takie serwisy chciały o mnie pisać. Wystarczy, Jezu, kurwa, nie wiem żyć. Jula. Siema, Jula. Dziękuję za diabelską liczbę. Pozdrawiam. A koleżanko Dresiu. Lexi Chaplin. Jak można się domyślać, mimo publikacji całośnych zdjęć, związek tej dwójki... Zmieńcie nazwę grupy na Twitchu na nudy. Ej, to kurwa jest dobra nazwa na grupę na Twitchu. Nudy. Jak są nudy, to nikt się na ciebie nie wkurwi, że są nudy, no bo tak się grupa nazywa, nudy. A jak są dymy i nazywasz się nudy, to wtedy jest to właśnie takie, że niby mają być nudy, a są dymy. To jest, kurwa, magmowy dobry pomysł. Ja zmienię nazwę. Przekonałeś mnie. Widzisz, magmowy? Chciałeś mnie obrazić, a dałeś mi dobrą poradę marketingową. Widzisz, tak to jest. Nie przetrwał próby czasu. Marcin Dubiel rozstaje się z Lexi Chaplin po 3 miesiącach związku i cytuję: to była intensywna miłość. Ej, ale ten pudelek wyjaśnia, kuźwa, Dubiela. Może z tą Kenią i tym wymiotowaniem troszeczkę przesadzili, ale to było śmieszne. Okazuje się, że youtuber zdążył już na dobre zapomnieć o ex... Dobra, widzowie, mam... Nie potrafię się tym zainteresować. Myślałem, że będzie cokolwiek. Nie chce mi się czytać.